Witam ponownie wszystkich. Dzisiaj jedziemy szukać do sklepu inspiracji na jakiś smaczny, szybki obiad. No to jedziemy na zakupy. Jedziemy przegrzebać sklep. Na pewno będę szukał czegoś taniego i bardzo prostego do zrobienia. Siadamy już w mobilach. Pakujemy dupsko. Dobrze, że auto wysokie, bynajmniej się wygodnie wsiada. No i w drogę. Do zobaczenia pod sklepem. A więc jedziemy. Drogi straszne. Słuchajcie, może tego nie widać. Akurat tu jest taki odcinek, gdzie droga jest w miarę, ale tak naprawdę drogi w Anglii są straszne w porównaniu do dróg polskich. Kiedyś się narzekało na drogi polskie. W tej chwili się narzeka, będąc tutaj, na drogi angielskie. Jestem już na miejscu, pod jednym z wielu marketów w Wielkiej Brytanii. Nazwy nie będę podawał, a być może sami się zorientujecie, w jakim jestem. Właśnie się zastanawiam, czy sobie wziąć wózek, ale myślę, że nie będę robił zbyt dużych zakupów. Zrobię takie naprawdę szybkie i niedrogie. Ach, chyba jednak wezmę sobie takie wozidło. Kochani, zobaczcie na te ceny. Jak wszystko szaleje, jak inflacja szaleje, jak wszystko drożeje. A ja poszukam piersi z kurczaka. I tego właśnie szukam. Mam tutaj niecałe 4 funty. I biorę taką jedną tackę piersi z kurczaka. 650 gram. Myślę, że w zupełności mi to na dzisiejszy obiad wystarczy. Zastanawiam, czy mam wszystko w domu. Muszę przelecieć po półkach, może akurat się natknę na coś, co będzie mi jeszcze potrzebne. O, dość często w domu wykorzystuję wiórki sera żółtego, więc paczkę sobie wezmę. Idę poszukać jeszcze młodych ziemniaczków. Mam i młode ziemniaczki, babies, więc bierzemy jeden woreczek. Wziąłem również jednego słodkiego ziemniaka, tak zwanego batata, i biorę jeszcze jedną paczkę marchewki. Nie wszystko mogę sobie kupić w tym markecie, ponieważ no, produkty są ograniczone. Wiadomo, dużo rzeczy zaopatruje się w polskim sklepie. Tu niestety nie ma tego samego, więc jakoś będę sobie musiał poradzić bez pewnych produktów. Jestem już w samochodzie, jestem po zakupach. No niestety nie udało mi się kupić wszystkiego to, co bym chciał. Brakuje mi troszeczkę zieleninki po wierzchu, choćby nawet do dekoracji, do ziemniaczków. Zawsze to inaczej wygląda, a jak coś ładnie wygląda, to i lepiej smakuje. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Ale za to, co ja mam, słuchajcie. Nie będę dzisiaj gotował sam. A z kim? Dzisiaj będzie towarzyszył mi Hobgoblin. Znacie? Podobno najbardziej popularne i najlepsze angielskie piwo. Ale czy to prawda? Nie wiem. Kiedyś spróbowałem tego piwa tak naprawdę, ale żebym miał jakieś ssanie na to piwo? Nie, chyba kupiłem po raz drugi i dzisiaj podzielę się smakiem z wami i powiem wam, czy ono jest faktycznie takie dobre. A teraz w drogę, lecimy do domu. No i jestem pod domem. Zbieram wszystko, lecę do domu i zaczynam działać. No jak to teraz będzie? Czy Hobgoblin będzie gotował w moim towarzystwie, czy ja w towarzystwie Hobgoblina? Dobra, aby nie przeciągać, zrobimy degustację. Za chwileczkę powiem wam, jak smakuje. No i mamy to. O, takie ciemne. No to zdrówko.
Wow. Powiem wam, gdy piłem piwo po raz pierwszy, piwo tego typu, nie pamiętałem smaku, jakoś chyba nie przywiązywałem do tego smaku, ale powiem wam, że dzisiaj, gdybym miał określić, jak to piwo smakuje, smaczne, dobre, choć mocno gorzkie. Ale ta goryczka z tym smakiem fajna. Zobaczcie, jak to jest ciemne. Ale smaczne. Komuś wysłać? A może ktoś do mnie wpada na piwo? Zapraszam. No i co będziemy robić dzisiaj? Nie zdradzę wam tego do samego końca. Ale możecie się podczas nagrywania filmiku domyślać. Mam tutaj pierś z kurczaka, teraz ja sobie ją opłuczę i pokroję w paseczki, ale te paseczki zrobię wzdłuż. Pierś opłukana, pierś kładziemy sobie na deseczkę i robimy takie długie kawałki piersi z kurczaka. Piecz z kurczaka mamy już pokrojoną w takie paski. Wbiłem jedno jajko, całe jajko, daję troszeczkę wegety, pieprzu i odrobinkę przyprawy do kurczaka. Teraz muszę to bardzo dobrze wymieszać na taką pianę. Teraz do pustej miseczki przekładamy pociętego kurczaka. I rozbite jajko z przyprawami wlewamy do całości. I niech się to nam teraz pomoczy, zanim zrobimy inne, przygotujemy sobie czynności. Więc niech teraz to mięsko namaka tym jajkiem z tymi przyprawami. A teraz oskrobiemy sobie kilka młodych ziemniaczków. Nie będziemy ich obierać, bo obralibyśmy za bardzo, za mocno. To są młode ziemniaczki, wystarczy lekko je wyskrobać po wierzchu. I uwierzcie, że są smaczniejsze, nawet gdy wam troszeczkę właśnie tej skórki na wierzchu zostanie. Próbowaliście kiedykolwiek gotować ziemniaczki w mundurkach, młode ziemniaczki, później jeść? Prawda, że smakują? Ziemniaczki czyścimy mniej więcej tak. Najlepiej oczyścić je tak, aby nie było dużych, nieprzyjemnych, nieładnych oczek. W ten sposób oczyszczone ziemniaczki, czyli taką niewielką ilość skórki, zostawiamy dla smaku, aby ten ziemniaczek tak fajnie smakował. Kiedyś na pewno gotowaliście, już wspomniałem o tym, ziemniaczki w mundurkach. One mają inny smak i ja chcę tego smaku troszeczkę na tych ziemniaczkach zachować dzięki pozostawieniu niedużej ilości skórki. Ziemniaczki są już w garku, zalałem wodą, zasoliłem i na chwilkę odstawiłem na bok, ponieważ w międzyczasie muszę sobie przygotować. A tutaj mam batata, słodkiego ziemniaka. Podzieliłem sobie, ponieważ nie potrzebuję całego, a dość duży był, więc wezmę sobie dwa takie kawałeczki ze skórką umyte, wkładam do garka z wodą, lekko posolę i będę go później gotował. A teraz przygotuję sobie trzy pieczarki z cebulką. Pokroję pieczarki, wcześniej już opłukane w wodzie, w plasterki. Plasterki będą takie w miarę grube, do tego troszeczkę cebulki i na takiej niedużej ilości zrobię taką fajną bazę pod ziemniaczki. Słuchajcie, goblin wchodzi niesamowicie. Szkoda, że kupiłem tylko jedną butelkę. Tuż obok rozgrzewa mi się już masełko. Teraz rzucimy cebulkę, poddusimy lekko cebulkę i za chwileczkę pieczarki. Jest cebulka, jest tu troszeczkę czerwonej i białej. Dlaczego czerwona? Dlatego, że akurat była taka resztka i dokroiłem do białej. Dorzuciłem już do cebulki pieczarki. Poddusimy teraz pieczarki i za chwileczkę doprawimy pieprzem i solą. No i teraz do tych podduszonych pieczareczek z cebulką dodajemy łyżkę śmietany. Wymieszamy
i odstawimy. Możemy jeszcze dodać szczyptę pietruszki zielonej, świeżej, jeżeli ktokolwiek ma. Ja mam mrożoną, zaraz poszukam, zaraz tutaj dorzucę, będzie, doda to fajniejszego smaku i kontrastu w sosiku. Dane pietruszka już jest, mamy sos gotowy, odstawiamy. W międzyczasie przygotowałem sobie 3 marcheweczki, teraz te marcheweczki 3 zetrę na grubym oczku. Marchewka już starta, teraz dodamy troszeczkę cukru, soli, pieprzu i śmietany. Na te 3 marchewki 2 łyżeczki cukru, szczypta soli, no i pieprzu według uznania. Do marchewki zawsze możecie zetrzeć troszeczkę jabłka. Teraz jak już nam się zaczynają ziemniaczki powoli gotować, zaczyna się wodę doprowadzać do wrzenia, a tutaj już batat się gotuje, bo będzie z tego, już Wam zdradzę, pire. I jak będę kończył to pire, to też Wam pokażę zaraz, co się dodaje i jak zrobić pire z batata. Tutaj już rozgrzewam sobie patelnię. Na patelni jest już olej. Mam już bułkę tartą. Tu już są przygotowane, tak jak wcześniej pokazywałem, paski piersi z kurczaka. I teraz będę to obtaczał i smażył. Jak już się olej rozgrzeje na patelni, obtaczamy pierś z kurczaka. W bułce tartej kładziemy na patelnię na rozgrzany tłuszcz i smażymy z obu stron, aż się ładnie zrumienią. Od cukru i od soli marchewka zmiękła, puściła sok. Teraz dodamy śmietany. Zobaczcie, jak pierś z kurczaka wygląda. A jak pachnie. Wiecie, dlaczego tak zrobiłem? Bo to tak, przychodzą goście, albo przylatują dzieci. Tato, tato, albo wiesz co, ja chcę tam mały kawałeczek. No to dasz im mały kawałeczek, ale że dasz im takich kawałeczków 6, to już jest wszystko w porządku, ale jest mały kawałeczek. Batata, sprawdzałem przed chwileczką widelcem, jest już mięciutki. Teraz go muszę odcedzić i lekko przestudzić. Batat już lekko przestygł i teraz jak obrać batata, już Wam pokazuję. Gdy jest dobrze ugotowany, wystarczy zrobić tak. A teraz pieprzymy, solimy, dodajemy śmietany lub mleka. No i bym zapomniał, tu jest jeszcze koniecznie potrzebny jeden ząbek czosnku, więc go wyciskamy. Batat już jest rozgnieciony na pire. Konsystencję sobie zrobicie taką, jaką chcecie, według siebie, jeżeli chodzi o gęstość. No, czym to rozgniatamy? Rozgniatamy albo tłuczkiem do ziemniaków. Ja to zrobiłem widelcem. Ziemniaczki mamy już miękkie, teraz musimy je odcedzić. No i zobaczcie, w tym samym czasie skończyłem smażyć pierś z kurczaka. I zobaczcie, to jest chyba obiad dla oszczędnych. Dlaczego? Czy uwierzylibyście, że na tym talerzu ta kopa to są tylko i wyłącznie 3 małe piersi z kurczaka? No i kochani, mamy to. Zobaczcie, tak to wygląda. Mamy pierś z kurczaka, mamy surweczkę z marcheweczki, mamy pire, ziemniaczki, a w środku ziemniaczek, zobaczcie, przekrojone i są te pieczarki z sosem i z pietruszką. Rewelacja. Obok, oczywiście dzisiaj nie będę jadł sam. No i co Wam mogę powiedzieć? Bardzo szybki i przede wszystkim tani, tani, bardzo tani obiad, który Wam wszystkim polecam. Także smacznego, kochani, i do następnego.